Państwa w patronach naszych ulic. W dzisiejszym odcinku przedstawimy postać Antoniego Stanisława Tryjarskiego, wybitnego lekarza i społecznika, szczególnie zasłużonego dla łukowskiego szpitala. Zapraszam. Stanisław Antoni Tryjarski urodził się 17 grudnia 1842 roku w Zwoleniu koło Radomia. Był synem kupca Stanisława i Kunegundy z Wołowiczów. Młody Stanisław wychowywał się i chodził do szkoły już w samym Radomiu, gdzie skończył tamtejsze gimnazjum. Później przeniósł się do Warszawy, gdzie w latach 1862-68 studiował medycynę w szkole głównej. Po studiach przeniósł się do Przeboża w ówczesnej guberni radomskiej. Rozpoczął tam działalność lekarza wolnopraktykującego. I tak los pokierował go na Podlasie, gdzie trafił do naszego Łukowa. Od 7 maja 1875 roku pełnił obowiązki ordynatora Szpitala Miejskiego imienia Świętego Tadeusza. Przez 30 lat kierował naszym szpitalem. Antoni Tryjarski ożenił się z Wiktorią Kunegundą z Nowickich. Mieli w sumie 5 dzieci. Jeden z ich synów, Czesław, był wikariuszem w parafii Trzebieszów. Do dziś znajduje się tam tablica poświęcona jego czci. Drugi z synów, Eugeniusz, poszedł w ślady ojca, jednak pokierował swoją karierą dużo lepiej niż jego ojciec. Został specjalistą, otolaryngologiem. Co więcej, należał do grona lekarzy zamkowych i nieraz był wzywany do samego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego Mościckiego. Doktor Antoni Stanisław Tryjarski zmarł 8 czerwca 1905 roku po tym, jak zaraził się tyfusem od jednego z chorych. Do ostatnich chwil trwali przy nim lekarz miejski dr Bronisław Chonciński oraz lekarz powiatowy dr Antoni Żaboklicki. Niestety miejsce jego pochówku nie jest nam znane. Tryjarski bardzo zasłużył się dla szpitala, a także dla całej społeczności Łukowa. Samodzielnie i na własny rachunek przeprowadzał analizy anatomopatologiczne. Pod kierownictwem doktora Tryjarskiego łukowski szpital był bardzo dobrze zaopatrzony w różnego typu środki i materiały potrzebne do leczenia chorych, co w tamtych czasach nie było aż tak powszechne, jak nam się to dzisiaj wydaje. Doktor Tryjarski interesował się przede wszystkim histologią zwierzęcą, po części także ludzką oraz bakteriologią. Zebrał pokaźną bibliotekę medyczną, którą po jego śmierci przekazano Radomskiemu Towarzystwu Medycznemu. Laboratorium doktora przekazano na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz innych osób prywatnych.